zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, który oddałeś swoje życie, aby wierzący w Ciebie mieli je w obfitości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę Cię z Twojego urzędu i przepędzę Cię z Twojej posady, tegoż dnia powołam mego sługę, Eliakima, syna Heliakasza. Oblekę go w Twoją tunikę, przepaszę go Twoim pasem, Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek w miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu swego ojca. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga, jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą, lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę, albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Halleluja, halleluja, halleluja.
Jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu odpowiedział, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Moi drodzy, muszę was troszeczkę zmartwić. Zmartwić was tym, że dzisiaj tak króciutko nie będzie. Chociaż staram się zawsze, żeby to było w miarę sprawnie. No ale dzisiaj tak króciutko może się nie udać. Więc od razu do rzeczy. Kiedyś, jak szedłem do seminarium, to spotkałem się akurat w niedzielę. Pamiętam, w niedzielę z moją sympatią, tak zwaną dziewczyną. Ja szedłem do seminarium i było takie
nasze pożegnanie. I rzeczywiście ustaliliśmy sobie, że po prostu sprawę zamykamy. I pamiętam, jak uczyłem się takiej piosenki, którą śpiewał wtedy Piotr Frączewski. A była to piosenka starsza. No i starsi na pewno ją też będą kojarzyć. Znaczy nie starsi, ci w moim wieku, czy jeszcze tacy całkiem. No a ci starsi, myślę, że tym bardziej starsi może będą pamiętali, albo na pewno będą pamiętali. I to szło mniej więcej tak. To ostatnia niedziela, dzisiaj się staniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie ten jeden raz. No kochani, ale ja nie chciałbym w takie dosyć ckliwe jednak klimaty wchodzić, bo przecież ja tu zostałem posłany, no nie po to, aby gdzieś rozbudzać emocje, ale zostałem tu posłany po to, aby głosić Jezusa. I tak w piątek, jak się zastanawiałem nad tym, o czym będę mówił, co bym chciał zostawić jako to ostatnie słowo w parafii, to w piątek właśnie Pan Bóg powiedział mi, ewidentnie tak odpowiedział na to moje pytanie właśnie słowami Ewangelii świętego Mateusza, która była przewidziana do odczytania. Brzmiały one tak. Będziesz miłował. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował. I tak podglądnąłem Pana Jezusa, jak się żegnał ze swoimi uczniami, z tymi, z którymi spędził 3 lata, dzień i noc. Jakby te 10 lat podzielić, że jednak w nocy zasadniczo nie byliśmy razem, no więc jakby tak podzielić, to tak by może wyszło około tych 9 lat, te 8 godzin gdzieś tam w ciągu dnia, bo zazwyczaj w takich porach żeśmy się spotykali, no to może by tak wyszło, że Pan Jezus był 3 lata z uczniami swymi dzień i noc i zostawia im inne słowa, ale właściwie dotyczące tego samego. Mówi przecież w przededniu swojego odejścia, zabicia, śmierci na krzyżu, mówi tak, znamy to wszyscy, to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Przecinek. Jak ja was umiłowałem. I całe stulecia, wieki chrześcijaństwa, to tak właśnie pojmowano tę miłość. Taką właśnie do końca, z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Tak jak Jezus umiłował nas. Gdy przychodzimy na Eucharystię, to zawsze takie są wytyczne Kościoła, żeby przy ołtarzu znajdował się krzyż. Albo na samym ołtarzu, najlepiej widoczny również dla wiernych. Albo przy samym ołtarzu, albo w ołtarzu ma być krzyż. Dlaczego? I jeszcze powinien być to krzyż z ciałem Chrystusa, z Chrystusem. Dlaczego? Bo każdy, kto przychodzi na mszę, musi zdać sobie sprawę, uczestniczę w uczcie miłości. To jest miłość. A jaka to miłość? Taka to miłość. Do końca. Ksiądz Blachnicki wydobył bardzo pięknie i wyeksponował, Blachnicki to ten od Oazy, ten, który założył ruch Światło Życie, i on pięknie wyeksponował naukę Soboru Watykańskiego II z 1968 roku i powiedział tak, i czytamy tam tak, że miłość to między innymi oczywiście bezinteresowny dar z siebie samego. Bezinteresowny dar z siebie samego. Myślę, że tu się zgadzamy wszyscy i nie podejrzewamy, że ja podprowadzam do tego, by powiedzieć, że dzisiaj niestety takie rozumienie miłości już przeminęło. 200 lat temu przyjmowane jest, że od rewolucji francuskiej zaczęła się zmiana pokazania tego, czym jest miłość. Właściwie tą miłość chrystusową, rozumianą jako miłość do końca. Bezinteresowny dar z siebie samego,
zaczęto stopniowo zamieniać na inną, na inne definicje. Ja bym ją nazwał miłostką. I tak się zaczęło 200 lat temu. A właśnie też w 1968 zaczęło się to jeszcze mocniej. Szokujące. Wtedy kończy się Sobór Watykański II, wytyczne, co jest prawdziwą miłością i jak dojrzewać. I w tym samym czasie zaczynają się niezwykle mocne definicje albo oddziaływania, o tak, pragnące zmienić definicję miłości. I wtedy właśnie nagle okazuje się, że tą miłością tłumaczy się na przykład aborcję. To właśnie wtedy tak mocno zaczyna się w świecie. Aborcja, gdzie zawsze było jasne dla każdego, że zabicie nie może być miłością. To jednak w 1968 zaczyna się. Tak, aborcja to tak z miłości do siebie. Ja mam prawo do tego, żeby decydować o sobie. Ja mam prawo do tego, żeby decydować o swoim, przepraszam, brzuszku. Ja mam prawo. Nie ma już miłości. Albo miłość wydaje się, że jest zastąpiona tym prawem. Ale to dopiero początek, bo bardzo bliziutko potem zaczynają się programowe, to są programowe działania o związki pozamałżeńskie. Tak to niewinnie brzmi. Takie, o Boże, no to czy my nie mamy prawa do miłości? Te związki pozamałżeńskie, które oddzielone są bardzo mocno od definicji małżeństwa. Jak tu przychodziliście na ślubny kobierzec, to składaliście sobie przysięgę miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Dzisiaj mamy piękną rocznicę, 50 lat takiego pożycia małżeńskiego w tej przysiędze, w takim sposobie miłowania wzajemnego. A tutaj zaczęto taką krecią robotę. Na początku w Polsce to tak nie za bardzo, to jednak cały czas było gdzieś z boku. Ostatnio to już bardzo mocno. Związki pozamałżeńskie. A potem kolejne etapy, związki homoseksualne. Tak bardzo oddzielone, zobaczcie, tak bardzo oddzielone od prawdziwej miłości, która może zrodzić życie. Związek homoseksualny pod tym względem, nikogo nie obrażając, ale jest pusty, nie może zrodzić życia. I to taka walka nieustanna. Ostatnio mamy na Zachodzie, to już bardzo mocne, Holandia, Belgia, inne kraje wspaniałe, przodujące w Europie pod pewnymi względami, już mają eutanazję na życzenie. W imię miłości, żeby się tak moja mama tak nie męczyła, to ja ją zabiję. Szok. Szok dla nas. Szok dla tego, kto patrzy jak Jezus. Miłość to bezinteresowny dar z siebie samego. Zastąpiono tę definicję definicją miłostek, zaspokojeniem siebie, wszystkich doznań. Ja potrzebuję, ja pragnę, ja muszę. I te ostatnie sprawy LGBTQIA wpisują się bardzo mocno w tę rację. I musimy przyznać, że w naszej Polsce już, wydaje się, w młodszym pokoleniu przegrywamy. Młodsze pokolenie już nie przyjmuje, nie ma w sobie wpisanej definicji miłości jako bezinteresownego daru z siebie samego. Przyjmuje inną. Ja mam prawo do szczęścia, do swojej decyzji, do swojego brzuszka, do swojego wyboru. Ja mam prawo. Kochani, na naszych oczach. I dlatego też między innymi chcę w tym ostatnim swoim słowie wrócić do korzeni albo pokazać wam, abyśmy budowali na prawdziwej miłości, jakiej nauczył nas Jezus. Tak, na prawdziwej miłości. A gdzie się tej miłości nauczyć? Ja, i myślę, że tutaj kapłani potwierdzą, przez te 10 lat, no ja 10, oni chłopaki trochę krócej, uczyliśmy się tej miłości prawdziwej w tej parafii. Od was. I wymienię tutaj dzisiaj, no bo nie mogę nie wymienić, kilka osób, grup, kilkanaście.
Wymienię wam i będę dziękował, ale za co? Za miłość będę wam dziękował. Że mogliśmy się razem uczyć miłości. Czasami była to nauka trudna. Wystarczy popatrzeć na mnie. 10 lat temu przychodziłem z czarnymi włosami, z włosami w ogóle na główce, tak. Dzisiaj tak, tak, siwiutko, łysiejąco, nie, no już prawie łyso. Tak, to tutaj się dokonało, tak się uczyłem od was. To kosztowało oczywiście, ale też wzajemnie. Myślę, że wzrastaliśmy, dojrzewaliśmy w tym miłowaniu. Jestem Bogu wdzięczny za te 10 lat, dokładnie 10 lat i jeden dzień. Przepraszam, 10 lat bez jednego dnia, bo dzisiaj 23, a przyszedłem 24 sierpnia, 10 lat temu. Ale jeszcze pozostanę do środy, a więc będzie 10 lat i 2 dni. Kochani, właśnie te 10 lat. I pamiętam, jak tutaj przyszedłem, siedziałem jeszcze wtedy tam, gdzie chłopaki siedzą, ci, co tam śpią pod tym obrazem. Więc jak tam siedziałem, to tu na ofiarowanie zobaczyłem po raz pierwszy, to było, wspominałem już o tym, to było na odpuście. Był jeszcze ksiądz Gacka z nami, tak siedziałem, a wy tak szliście na ofiarowanie i powiem, że coś fascynującego wtedy ujrzałem i aż się zachwyciłem, bo to, że na ofiarowania idą, to wiem i to byłem w takich parafiach. Ale żeby w czasie ofiarowania tak się zachowywać jak wy, to tego nie widziałem, jak wielu z was, no przepraszam. Czyli przechodzicie i tak przychodziliście do tego księdza Józefa, łapali za rękę, uśmiechali się, kiwali głową, no całe rozpromienieni, tak się cieszyli nim. Żegnali, cieszyli, uśmiechali, jak tam stałem obok mnie jak środka, już o tym kiedyś mówiłem tutaj, a tak, tak, a potem szybki luk, kto to tam będzie, aha, dobra, idziemy dalej. Kochani, ale... Ja przez te 10 lat, jak sobie, i wtedy pamiętam, takie pytanie powstało, czy ja kiedyś doczekam takiego wzroku w moją stronę rzuconego, takiego z uśmiechem, z sympatią, takiego z pozdrowieniem, że jestem, że jesteśmy razem na tej Eucharystii. I doczekałem, bardzo szybko doczekałem takiego wzroku, takiego wsparcia waszego tutaj. Jestem więc Bogu wdzięczny, najpierw Bogu za te 10 lat, za to, że, nie za to, że wyłysiałem i troszeczkę lat przybyło, ale za to, że tu było właśnie tak, że mogłem się tak nauczyć wiele. Dziękuję kapłanom, wikarym przede wszystkim. Najpierw to ksiądz Zbigniew, potem ksiądz Szymon, jest z nami ksiądz Dawid, 3 lata, jest ksiądz Tadeusz, Roczek, taki maluszek. Roczek tylko, ale już przecież tyle dobrego, żeśmy razem przeżyli. Dziękuję wam za to. Dziękuję naszym rezydentom. Ksiądz Józef, pamiętacie? Barwna postać, nie? No jasne, jasne. I ksiądz Krzysztof, który idzie ze mną do Ligoty. Też taki kochany kapłan. Cieszę się bardzo, że razem podejmujemy. Dziękuję siostrom zakonnym, tym z Raciborskiej. Wiecie, jakbym tak na serio was zapytał, kto z nas jest w stanie zrobić to, co one? Na całe życie, niektóre na całe życie, zamknąć się na ulicy Raciborskiej z tymi dziewczynami, z których najbardziej chodzące i najbardziej takie ogarnięte, to są też te osóbki, które czasami widzimy, że są z pewnymi zaburzeniami, a te mniej leżą po pokojach. Widziałem takie, które nie mają rąk albo nóg, albo innych, no, innych, w innych sprawach upośledzone. Widziałem takie, które się nie odezwą ani jednym słowem przez całe życie. I siostry, które tam przy nich są. Całe życie swoje. To co to jest? To taka, to się podporządkuje pod tą definicję tych związków, takich, siakich, innych, nie. Tylko pod miłość Chrystusową, bezinteresowny dar z siebie samego. Cieszę się, że tak wiele mogłem nauczyć się od naszych sióstr i tak wiele mogliśmy tutaj być, naszych niepokalanek, z siostrą Justyną na czele. To z kolei wulkan energii, to wulkan ofiary, wulkan pracy i to z uśmiechem. I mogę tak wyliczać,
ktoś tam czasami mówi, że to to czy tamto, a ja powiem wam, że po prostu nigdy w życiu swoim nie spotkałem siostry właśnie tak wspaniałej w posłudze, jak siostra Justyna. I powiem, że jestem wdzięczny za to wszystko, co czyni w naszej parafii. A więc przypomnę, że to i zakrystia, i katechetka zawołana, i dzieci pierwszokomunijne, i dzieci Maryi, 70, 80, ostatnio 6 było na spotkaniu. I ci bierzmowani, często przygotowywani, i to jeszcze my przecież zbieranie kolekty codzienne i szafowanie Pana Jezusa, a więc komunia święta, i to prasowanie, pranie, dekoracje, i to rada parafialna. I jeszcze przełożeństwo i służba u siebie. Co to jest? To jest miłość, ale nie ta miłostka, nie to, żeby mi było dobrze. Bezinteresowny dar z siebie samego. Dalej jestem wdzięczny Państwu Senkala za córkę Bożenę, która 10 lat posługiwała tutaj u nas. Powiem tak, nie jesteśmy łatwi, my księża, to tutaj fajnie wyglądamy w tym złotku, tak, ale tak na co dzień nie jesteśmy łatwi. 10 lat służby, ofiary, wyrzeczeń, 10 lat. Sama jest dziewicą konsekrowaną, oddaną Panu Bogu i jestem przekonany, że to ułatwia jej taką posługę. Dziękuję również mamie i tacie. Mamie za tą posługę przy stole, tak często, a także w Caritasie, tacie za tą konkretną, wymierną pracę. Bardzo chciałbym podziękować jeszcze jednemu Państwu. To są Państwo Jędrusikowie. Ja bym, gdybym miał scharakteryzować, to bym powiedział tak. To są ludzie, dzięki którym mogłem zrealizować swoje marzenia. Moim marzeniem była pielgrzymka na 120 osób, 140, z jednym stołem, posiłkiem, kuchnią, z gorącymi prysznicami, z przewozem, własnym taborem, z tym, że możemy razem kroczyć, wzrastać, być non-stop dla Pana Boga, do Pana Boga przy Maryi. I to się udało. I takich wiele inicjatyw. Swoje tabory do przewożenia, setki pomysłów zrealizowanych dzięki ich zaangażowaniu. Pan Piotr często ogromnie, długi czas, bezinteresownie teraz zatrudniony na plebanii. Dziękuję Pani Asi ostatnio, najpierw za przyzwolenia, a potem za cmentarz. To jest naprawdę. Żaden zakład tego nie chce prowadzić już dziś cmentarza naszego, bo to jest naprawdę wysiłek nieopłacalny, wydawałoby się. Dziękuję chłopakom, Maćkowi i Marcinowi. To jest potęga, to jest petarda. Wszystkie nagłośnienia, wszystkie sprawy. Teraz młodzi rosną, dobrze, ale przez całe lata nagłośnienia, sprawy, granie, komputerowanie, naprawianie, ogarnianie, kontaktowanie. Petarda. I chciałbym podziękować przy tej okazji tym, z którymi realizowałem te marzenia. W sposób szczególny chciałbym podziękować młodzieży. Inspira la fe, ruch światło życie, to taka moja miłość, taka nierdzewiejąca, taka prawdziwa. Przede wszystkim młodzież, dzieciaki, narty. Ci, którzy pielgrzymowali, wyjazdowo, też w różne rejony. Dziękuję wam, darczyńcom. Dziękuję wam, z którymi realizowałem te marzenia, te Boże marzenia. Chciałbym podziękować Panu Rysiowi, kochanemu człowiekowi, wprowadzającemu pokój, ład, tyle służącemu naszej parafii. Chciałbym podziękować Panu Leonowi. Tak, ledwo mogę chyba tak powiedzieć, no już ledwo tak dochodzi do siebie, a już tutaj jest, już jest razem z nami, już przy nas jest, bo Kościół jest jego życiem. Cieszę się ogromnie z tej posługi, uczę się tej miłości od was. Radzie parafialnej,
zawsze miałem dobrą radę, miałem takie szczęście, prawie jak siostra Justyna do proboszczów. A ja mam takie szczęście do rady, że zawsze miałem dobrą, ale takiej dobrej jak w tym wydaniu pięcioletnim, teraz się kończy, to nie miałem jeszcze nigdy, nie byłem też przy nigdy. To jest rada, która służyła pomocą, to jest rada, która służyła ofiarnością, cierpliwością, pomysłami, ale to rada, która je realizowała, która podejmowała wszystkie zadania, festyny, zbieranie, zbiórki, ale także konfrontacje z wami często. To rada, która ofiarnie stoi przy mnie i trwa do końca. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za pieniążki przeznaczone w tej dobie koronawirusa. Teraz wydaliśmy 14 tysięcy na to, aby ten kościół, nasze kościoły były bezpieczne. To był dobry czas, no, żeby to wszystko pouzupełniać. A więc w ostatnich tygodniach 3900 zł na wymagane księgi obiektów budowlanych. 3000 zł we wtorek zapłaciłem za projekt bezpieczeństwa energetycznego. 6000 za zrealizowanie wytycznych przeciwpożarowych z drzwiami odpowiednimi i tak dalej, zabezpieczeniami. To wasze pieniążki od was, ale pozyskane przez taką radę. Rada, która trwa do końca przy mnie, która jest. I nie tylko dla mnie, ale dla Kościoła, tego Kościoła, dla tej wspólnoty. Festyny, pogoda ducha, nieustraszoność. Wspaniale. Chciałbym podziękować panom z ekipy budowlanej. Pan Krzysztofek tam gdzieś rozpoczął, a potem to już bardzo mocno się kręciło. Pan Krzysztofek, panu Sękali, panu Adamskiemu, Potrykusowi, Chruniakowi, Serafinowi, Swobodzie i innym, którzy byli, pomagali. Ostatnio nawet chłopaki 4 dni swego życia w tym upale pakowali, przejeżdżali, wywozili, zanosili, rozpakowywali tam na miejscu. Tacy komandosi Boże, jestem dumny z was. Chciałbym podziękować panu Golikowi Łukaszowi. 10 lat, kilometry kabli, bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Naszym paniom sprzątającym, jak mróweczki, jak pszczółki, no trudno mi nazwać. Tak cichutko, tak pokornie. Również i na plebanii, dziękuję ślicznie. Kombinatowi, ileż się wydarzyło. A tutaj w kombinacie panu dyrektorowi Kwaśnikowi szczególnie i prezesowi oczywiście też, ale pan dyrektor to potęga. A dziękuję kręgowi biblijnemu, margaretkom, tej modlitwie za nas kapłanów. Tu jesteśmy jak 400 siedzimy. Każdy z nas jest modlony jeszcze chyba 14 innych kapłanów. Coś niebywałego. Różaniec, żywy różaniec, zelatorki, osoby, które modlą się, czczą, podejmując wezwanie różnego typu co miesiąca. Szkoła Nowej Ewangelizacji. Mówiłem już o Inspirze i o Oazie, tak bliziutko mojego serca, ale liturgiczna służba ołtarza, chłopaki, no bez was, no jak to jest smutno bez was, to my już wiemy teraz. Dzieci Maryi, patrzcie, ich tu nigdy nie brakowało i nie brakuje. One są tu zawsze, cichutko, w swoim miejscu. One naprawdę są jak dzieci Maryi. Maryja też była taka cichutka, robiła swoje. I one też tak, cichutko, a są zawsze. Dziękuję władzy, dziękuję policji, tak jeszcze chciałbym dodać. Tak, z policją też mi się nigdzie tak nie współpracowało, jak właśnie tutaj. Dziękuję wam za wszelkie dary, na stół, masarnią, cukiernią, indywidualnym darom. Dziękuję wam za tę miłość. Na zakończenie chciałbym wam zaśpiewać pieśń o miłości, pieśń, która jest pieśnią mojego życia, pieśnią, która wypełnia moje serce. Dziękuję wam po prostu za miłość, że ją tutaj spotkałem, przeżywałem, że tutaj wzrastałem. Dziękuję wam za każdego z was i za wszystko dobro, które wnieśliście. I chciałbym, żebyście szli, realizując tę definicję miłości Chrystusowej. Tego wam życzę. To jest moje jedyne życzenie dla was i dla mnie. A pieśń, którą zaśpiewam, już kiedyś wybrzmiała, ale to piosenka, pieśń, która mówi o tej miłości. O tym, że Bóg kiedyś przyjdzie sądzić.
i będzie sądził tylko z jednego, z miłości. Będzie sądził z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej, bo sądzić tylko z miłości to aż nadto. A potem refren. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim Boże niebem tyle miejsc. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwo. Czas na taniec i na śpiew, i na ciszę w kościołach widnych. Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skalę. Oto droga, by iść coraz dalej, dalej. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić nasze czyny i naszą marność, damy kłosy, a On spali plewy, oddzieli ziarno. Będzie sądził z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej. Sądzić tylko z miłości, to aż nadto, aż nadto. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem, tyle wspólnych znajdować spraw, a na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc. Dużo jest miejsc, tyle miejsc jest nam miłość i niech Kietrz będzie tym miejscem, gdzie miłość kwitnie. Niech Ligota Turawska będzie miejscem, gdzie miłość kwitnie. Niech Nysa, niech Opole będzie takim miejscem, ale najbardziej przestrzenią, tą odpowiednią na miłość, to jest Twoje i moje serce. W tym sercu pozostaniecie na pewno, na zawsze. No i o takie małe miejsce w tym sercu waszym proszę dla mnie i dla nas. Światłość ze światłości, Bogu prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzone jest dużo, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie
otwórzmy nasze serca w modlitwie, zawierzając Bożej opatrzności nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby Chrystus obdarzył go licznymi i świętymi powołaniami kapłańskimi, aby nigdy nie zabrakło świętych kapłanów, którzy będą kochającymi przyjaciółmi i uniżonymi sługami Jezusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za proboszcza Leszka, aby Chrystus błogosławił mu na dalsze lata życia i posługi duszpasterskiej, aby udzielił łaski doskonałego wypełnienia woli Bożej, przymnażał się godnego sprawowania tego wzniosłego urzędu, który mu powierzył. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby Duch Święty prowadził księdza Tadeusza oraz księdza Dawida, oświecał ich i udzielał potrzebnych darów i łask do wiernego wypełniania misji, jaką powierzył im Bóg, głoszenia Słowa Bożego i zajmowania się zbawieniem dusz. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za księdza Krzysztofa, aby nie ustawał w gorliwości o ratowanie dusz, które powierzył mu Bóg, oraz o zdrowie i potrzebne do wypełnienia misji, do której powołał go Chrystus. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla Marii i Wacława z okazji 50. rocznicy ślubu i o błogosławieństwo Boże dla dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych, którzy się tutaj modlili i pełnili posługę kapłańską, aby zmartwychwstali do nowego życia i na zawsze przebywali z Panem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych. Byśmy zawsze otaczali kapłanów modlitwą, miłością oraz szacunkiem. Ciebie prosimy. Ludzkich dziejów i serc z podziękowaniem powierzamy Tobie nasze intencje, ufając, że zostawisz nas bez darów Twojej miłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Grzechy, chociaż sławy ciągle upadły.
Abym moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi daru w jedności i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uczyń te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Tomaszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. O
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Jest miłością, zbawieniem darzy i kocha bardzo mnie dziecię swe, więc śpiewaj dużo ma. Bóg jest miłością, Bóg jest miłością, miłuje mnie. Módlmy się. Panie ludzkich dziejów i serc, Boże miłosierdzia, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zanim tutaj siostra i więcej osób będzie chciało przemawiać, pozwólcie, że w imieniu księży pracujących, bo pewnie Rada Parafiania w imieniu parafian będzie tutaj dziękowała księdzu proboszczowi. Ja myślę, że my chcemy księża dziękować księdzu proboszczowi za to, że ksiądz jest tym świadkiem tej miłości, o którym ksiądz mówił w kazaniu. Że ten rys ruchu światło-życie, światło, łaska od Pana Boga, Jego łaska jako miłości, która przechodzi przez księdza życie, przez świadectwo, doświadczenia życia kapłańskiego, schodzi do życia. Do życia nas i my to życie mogliśmy tutaj doświadczać, że Pan Bóg właśnie przez księdza słowa, przez księdza czyny właśnie doświadcza nas swoją miłością. Za to, że te sakrum z profanum tutaj właśnie w parafii kietrzańskiej tak pięknie można było doświadczyć Bożej miłości. Za słowa wypowiedziane właśnie, które były umacniające, które były świadectwem Ewangelii mówiącej o tej właśnie miłości, która jest miłością wymagającą, ale miłością także, która uzdrawia i umacnia. Za to dbanie o Kościół jako wspólnotę, jako relacje, za to budowanie relacji kapłańskich, plebanijnych i z ludźmi, których myśmy widzieli, przypatrywali, ja mogę tak powiedzieć od siebie, bardzo, bardzo dziękuję. I niech Pan Bóg dalej daje siły, moc do tego, żeby być świadkiem miłości tych parafian i do tej wspólnoty, którą ksiądz proboszcz został posłany. Bóg zapłać serdeczne. No, a ja dziękuję za to, dziękuję. Takie obfite i dobrej i takie też, no, pokazujące światło na kolejne lata. Dzięki wielkie. Kochany księże proboszczu, kochani kapłani, tak wiele mówi się o kapłanach w XXI wieku. A my dzisiaj, Kietrzanie, najbliżsi przyjaciele, chcemy powiedzieć, że to są najwspanialsi kapłani świata. Niech te białe róże przypomną wam zawsze, że byliście wspaniali, święci i pełni ofiarności, miłości do Boga i do ludzi. A stuła, którą otrzymacie od nas, przyjaciół, niech wam przypomina, że Jezus Chrystus, najwyższy arcykapłan, jest tym, który was posyła, tym, który was kocha i uczy kochać wszystkich ludzi. Cóż możemy powiedzieć? Bóg zapłać za takie świadectwo serca, miłości, życia, Słowa Bożego, rozgrzeszenia i łaski. Bóg zapłać, przyjaciele. Co ja mam? Thank you.
Czcigodni kapłani, spotykamy się dzisiaj, aby z łezką w oku i ogromnym żalem pożegnać naszego proboszcza, prawdziwego ojca, pasterza parafii, księdza Leszka Ryguckiego oraz współbraci w kapłaństwie, księdza Tadeusza Dziedzica oraz księdza Krzysztofa Niebudkę. My wszystkie tu zgromadzone Marianki doskonale rozumiemy słowa księdza Jana Twardowskiego. Wielkie dzieła nawrócenia świata rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, od budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, środowiskach pracy. Bowiem stają się one odzwierciedleniem działań, jakich podejmowali się nasi duszpasterze. Pozostaje nam tylko podziękować, że miałyśmy to szczęście, że na naszej ziemskiej drodze spotkałyśmy tak wyjątkowych kapłanów, którzy odpowiedzieli na tajemnicę powołania leżące w sercu Boga, rozmodlonych, oddanych Bogu oraz swoim parafianom. Dziękujemy Wam za umacnianie wiary każdego dnia, za wsparcie i motywowanie nas do pogłębienia życia duchowego. Wasze dobre słowa, pełne otuchy, niejednokrotnie spowodowały, że potrafiłyśmy w inny, głębszy sposób spojrzeć na problemy dnia codziennego. Na wzór Jezusa, który mówił: jeśli kto chce pójść za mną, niech zawsze się samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Dziękujemy za udzielone nam sakramenty święte oraz błogosławieństwo kapłańskie. Wasza życzliwość, wytrwałość, a przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego pozwoliła nam na zgłębienie tajemnicy wiary. Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem, które pozwoliło nam wzrastać w parafii, naśladując naszą patronkę oraz służyć braciom w potrzebie. Dziś, chociaż rozstanie jest ciężkie, to mamy świadomość, że zostawiliście w naszych sercach trwały ślad waszej duszpasterskiej pracy. Na dalszą posługę kapłańską życzymy wam dobrego zdrowia, siły, wytrwałości oraz otwartych serc nowych parafian. Niech Najświętsza Maryja Panna otacza was matczyną miłością i opieką oraz wyprasza wszelkie poczemne łaski. Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie? Wszystko rzucić i zwyczajnie za Nim biec. Kto to pojmie? Kto wyjaśni należycie? Tajemnica, cóż tu więcej można rzec? Niech Ci będzie co dzień jasną Twoja droga, chociaż niesie czasem radość, czasem trud. Niech prowadzi Cię prościej, aż do Boga. On Ci miłość da i łask swych ześle w bród. Kochany księże proboszczu, z całego serca dziękujemy Ci za wszystko i życzymy, aby ta droga była dla Ciebie jasna i prosta w dalszej posłudze kapłańskiej. Dziękujemy. Podziękowanie za 10 lat pracy na niwie Bożej w parafii świętego Tomasza Apostoła w Kieczu. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, pełen smutku i radości. Zaraz więc opowiemy o wspaniałej osobliwości. Niech nasza opowieść nie będzie zaskoczeniem, poruszy wasze serca i będzie miłym wzruszeniem. Przystojny, klucze gubiący, kto to będzie? Niemniejszą poezję dedykuję wspaniałemu, przystojnemu i gubiącemu klucze proboszczowi, naszemu drogiemu księdzu Leszkowi. W dniu tak niezwykłej i podniosłej uroczystości składamy wszyscy wyrazy podziękowania i wdzięczności. Zabiegany, poznawany, ksiądz Leszek dojrzewał z Bożymi planami. Różnie bywało, często, gęsto, zabiegany i poznawany. Bił się z myślami. Różne myśli w kapłaństwie zaplatają głowę. Już się zdecydujesz i znów powstają nowe. Grający, śpiewający. Zawód muzyka jakiś czas go fascynował i swoją przyszłość w tym zamiarze kierował. Grywał i śpiewał na Bożą chwałę, ale ma boczne tory został ten zamiar skierowany, ponieważ ważniejsze ogasały się Boże plany. Kochający dzieci, młodzież zabawiający, w Kietrzu do posługi ludziom tu się angażuje.
a dzieci i młodzież w podzięce bardzo go szanują. Dla ludzi jest dobry, nikogo nie zbywa, a królowa świata płaszczem go okrywa. Przychylny, pełen pomysłu. Pomysłowość kapłańska jest bardzo bogata. W związku z tym różne figle płata. Raz chciałbyś wznieść się wysoko w niebieskie przestworza, drugim razem płynąć przez bezkresne morza. Uczący, pielgrzymujący, przydały się zamiłowania księdza jako elektryka. Dzięki temu kościół zawojowała nowoczesna elektrotechnika. Ksiądz proboszcz przez te wszystkie media sprawił, że parafię Kiecz na świecie rozsławił. Przez uczenie w szkole i wspólne pielgrzymki zbiera od ludzi gromkie okrzyki. Zasprawione w życie parafii samotnych i starszych. Słowa Boże płyną jak morskie ciepłe prądy. Poprzez internet na wszystkie świata lądy. Ci, co z Kietrza za chlebem wyjechać musieli, mogą za sprawą księdza Leszka słuchać Słowa Boże każdej niedzieli. Dar się bije Jezusa adorujący. W czerwcu roku 2018 minęła piękna rocznica jubileuszu srebrnego. 25 lat minęło, jak Pan Bóg do księdza Leszka rzekł: obieram Cię pasterzem, byś moje owce strzegł. Jako daru swojego, gdyż pasterskiej posłudze, Jezusa adorując w kapłańskim trudzie. Wreszcie oswojony, to nasz kapłan drogi. Ksiądz proboszcz ekran telewizyjny zainstalował, przez co piękny śpiew w kościele zorganizował. Kolor ekranu dla oczu jest nieoceniony, a białe, duże litery, efekt wymarzony. A dziś z łezką w oku żegnamy Ciebie, gdy Bóg Ci przeznacza innej pracy pole. Za wszystkie starania Tobie dziękujemy, gdyż posłuszny pełnić Bożą wolę. My zaś za Ciebie modlić się będziemy. Drogi księże Leszku, nasz proboszczu kochany, za Twoje dla ludzi i Kościoła staranie ślemy Ci tą poezję w imieniu wszystkich Marianek piękne i serdeczne podziękowania. Wśród tych wszystkich prezentów, które już były i które jeszcze na pewno będą, mamy także kosz pełen owoców. Te owoce to symbol księdza pracy w naszej parafii. To po prostu owoc pracy duszpasterskiej. I każdy z nas może być takim bananem, pomarańczem albo ananasem. Niech te owoce, te słodkie owoce będą dla księdza takim zadatkiem, takim symbolem tego, co ksiądz kiedyś w niebie osiągnie, tych wszystkich niebiańskich słodkości. Bóg zapłać. No Bóg zapłać, licznie, pięknie. Pięknie to tak przygotowane. Kochany księże proboszczu, nadchodzi czas pożegnań, ale na pewno nie jest to kres naszej przygody z Bogiem i wiarą, którą swoim działaniem rozpalasz w naszych sercach. Jako Ruch Światło-Życie chcielibyśmy podziękować Ci za założenie i prowadzenie naszej wspólnoty. Wyrażamy wdzięczność za każdą modlitwę,
rozmowę, wspólnie spędzony czas i szalone pomysły. Nie sposób wyliczać wszystkiego, co dla nas zrobiłeś. Chcemy powiedzieć po prostu: dziękujemy. I po Ozowemu pozdrawiamy. Dobrze, że jesteś. Księże Leszku, w imieniu Rady Parafialnej składamy Ci, zacny kapłanie, serdecznie podziękowania za Twoją 10-letnią posługę kapłańską. Rozstania zawsze są trudne, często też niezrozumiałe, ale musimy pogodzić się z tą decyzją i zaufać Bogu, że teraz potrzebny jesteś w innym miejscu i dla innych ludzi. Mówią, że nic nie ma, jest nam dane na stałe. I dobrem i miłością trzeba się dzielić. Jak to powiedział święty Jan Paweł II: wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne, tylko dziś jest twoje. Księże proboszczu, niech dobry Bóg darzy ciebie zdrowiem i mądrością, dodaje siły, cierpliwości i błogosławi w dalszej pracy. Aby twoi przyszli parafianie również obdarzyli ciebie miłością i zaufaniem. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy Bogu i Tobie za obecność wśród nas. Drogi księże Tadeuszu, w imieniu Rady Parafialnej, a także Margaretek, chciałabym księdzu bardzo gorąco podziękować za posługę duszpasterską w naszej parafii. Chociaż nie trwała ona długo, jednak była bardzo owocna, ponieważ kapłan w życiu człowieka pełni niebagatelną rolę. To on przybliża nam tajemnicę wiary poprzez swoją posługę, wyznacza drogę do zbawienia i jest naszym nauczycielem, mentorem, ale także przyjacielem, do którego możemy zwrócić się z naszymi problemami. I ksiądz właśnie takim kapłanem jest i niech pozostanie na zawsze. A my, Margaretki, swoją modlitwą będziemy księdza wspierać w drodze do świętości, odnawiając apostolat założony niespełna rok temu, modląc się: Boże w Trójcy Jedyny i Maryjo Królowo Pokoju, przyrzekamy wieczystą modlitwę za księdza Tadeusza. Nasze przyrzeczenie zanurzamy w chwalebnym krzyżu Chrystusa i niepokalanym sercu Maryi. Życzę księdzu, by przez całe swoje życie podążał z ufnością za Panem. Wszystko, co ksiądz robi, niech czyni z młodzieńczą pasją. Cieszy się światem i spotkanymi ludźmi. A księdza serce niech przepełnia miłość, którą podzieli się z potrzebującymi tak, jak dzieli się z nią z nami. Bóg zapłać. Nie mówimy księdzu żegnaj. Powiemy do zobaczenia. Amen. Chodź. Drogi księże Krzysztofie, w sierpniu 2016 roku zostałeś oddelegowany dekretem biskupa do naszej parafii świętego Tomasza Apostoła w Kielcu, aby nam głosić Słowo Boże, udzielać sakramentów. Wiele godzin spędzałeś w konfesjonale, aby dawać nam rozgrzeszenia. Karmiłeś nas ciałem Bożym, a dzisiaj przyszła pora, aby Cię pożegnać. Gdzie będziesz szedł dalej do innej parafii, głosić Słowo Boże, udzielać sakramentów.
imieniu Rady Parafialnej oraz Margaretek dziękujemy i życzymy dalszej pracy w parafii w Ligocie Tarnawskiej. Szczęść Boże na dalszej drodze. Drogi księże proboszczu, księże Krzysztofie, księże Tadeuszu, dziś nadszedł czas pożegnania z naszą parafią i z nami. Chwile, gdy byliście w Kietrzu, będą dla nas miłe do wspominania. Dziękujemy Bogu, że nam dał poznać was, za to, że tak pięknie opowiadaliście nam o wierze i niebie. Dziękujemy za sprawowane sakramenty i głoszone kazania i za całą posługę w naszej parafii. Przez ten krótki czas, gdy byliście z nami, pokazywaliście nam, jak kroczyć do Jezusa właściwymi ścieżkami. Nigdy nie zapomnimy, z jakim poświęceniem dzieliliście się z nami swoim doświadczeniem. Dziękujemy, że nas na mszach świętach tak licznie gromadziliście, że tak pięknie o miłości Boga nam mówiliście. Waszej dalszej posłudze kapłańskiej, jak i pracy duszpasterskiej życzymy wam, drodzy księża, pomocy i światła Ducha Świętego, by wam dodawał odwagi i bronił przed podstępkami złego. A Maryja by wskazywała tylko takie drogi, którymi poprowadzicie powierzony wam lud wiarę ubogi. Niech was strzegą anioły, a dobry Bóg błogosławi. Życzymy, nowi parafianie przyjęli was serdecznie i byli dla was życzliwi. Dziś się z wami żegnamy. Bardzo żałujemy. Dlatego za wszystko z głębi serca dziękujemy. A za wszystkie nasze niedociągnięcia przepraszamy. Parafianie i Róże Różańcowa. Bardzo dziękuję. Miałem to wypisane, ale jak zwykle no, nie doczytałem, a szczególnie bez okularków, panu Krystianowi. 10 lat od pierwszego dnia do ostatniego dnia posługuje tutaj nam. Serdeczny Bóg zapłać za to wszystko dobro, które się tutaj wydarzało. Druga osoba to właściwie osoba, która przypomina mi o tym, że nie tylko na niwie duchowej tutaj mogłem się realizować, ale również na niwie sportowej. Cały Gryf, który dbał w przeróżnych tych swoich, w tych od, bym powiedział, odgałęzieniach, odbiegów poprzez tenisa stołowego i wszystko inne, i grę w piłkę i wszystko inne. Serdeczny Bóg zapłać wam. Gryf to naprawdę potęga, szczególnie biegi.
pamiętamy Rzym i nie tylko. Wielka sprawa, cieszę się, dziękuję wam za miłość. Dziękuję panu Piotrowi, ja to w takim wykładzie, jak to się nazywa, wywiadzie miałem powiedzieć, wywiadzie, tam wybrzmiało na końcu, ale chcę, żeby wybrzmiało to naprawdę, jestem wdzięczny za to, że tutaj mówiono, że to ja gdzieś w internet coś wrzucam, ale nie, to tutaj pan Piotr to wszystko pięknie pilotuje, wstawia i naprawdę z siebie daje tak wiele, serdeczne Bóg zapłać. Jest jeszcze, uradowała mnie pani Teresa, która jest dla mnie takim, taką osobą, która symbolem rozmadlania nieustannej parafii. Oczywiście nie tylko pani Teresa się tu modli, tu wszyscy się modlą i modlącym się tak pięknie przed mszami za nas wszystkich w margaretkach i nie tylko, serdeczny Bóg zapłać. No i to więc to zamykam ten etap. Dziękuję. Więc dziękuję. Proszę o jedno. Jedno proszę. Tak jak nas przywitaliście, tak jak mnie przywitaliście 10 lat temu, księży odpowiednio, tak przywitajcie naszych następców. Co ci chłopcy biedni, że muszą pójść, co ci chłopcy zawinili, że muszą przyjść do Kietrza? No co oni zawinili? No właśnie, no niczym nie zawinili. Gdzieś tam na wierchuszce coś tam, to rozumiem, to można mieć tam jakieś ale tutaj do tych chłopaków, którzy przyjdą za linię frontu, którzy powiedzieli Panu Bogu tak i tutaj ich wysłali, no to niech nie będą na syłce, niech będą się czuli tak, jak myśmy się czuli przez te x lat, a ja przez 10 lat, po prostu chciani, kochani, więc mam do was jedną prośbę. Przyjmijcie jak potraficie najserdeczniej i zaufajcie im, bo na pewno będą Boże piękne sprawy. A więc było dziękuję, było proszę, było nie było, a chcę powiedzieć jeszcze przepraszam. Za te wszystkie nasze potknięcia i za moje potknięcia osobiste, sprawy, które może was zabolały, decyzje, które nie były waszymi decyzjami, przepraszam za to. Nigdy nikogo nie chciałem specjalnie urazić i jeśli to uczyniłem, naprawdę gorąco przepraszam. I jak w rodzinie. No ja też mógłbym wyliczyć kilka spraw tutaj, a nie uczynię tego z waszej strony, oczywiście nie parafialnej. A przecież my nie po to tu się gromadzimy, żeby się zatrzymywać na słu. Miłość przechodzi nad słabością i dotyka sedna. Wybaczcie nam, a my chcemy miłować was takimi, jakimi byliście, rozmiłowanymi w Bogu i nie tylko w tej służbie. Bardzo dziękuję. I ostatnia sprawa to uwielbiam. Było więc dziękuję, było krótkie, ale ważne, proszę. Bardzo krótkie, ale bardzo ważne, przepraszam. I jeszcze najważniejsze, w dzisiejszej liturgii, w drugim czytaniu, przeczytała nam tutaj pięknie nasza Marianka, było tak, kończy się ono tak, do Pana Boga to jest zwrócone, do Pana Jezusa. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Resztę sobie doczytacie. To co? Przyjmijcie kapłańskie Boże błogosławieństwo. Papież kiedyś powiedział, żal odjeżdżać. No, żal. Ale wiem, że łączy nas miłość i Jego miłość przetrwa wszystko. A więc w serduszku nam, naszym, jak mówiłem, wy w moim, a ja, my, chociaż troszkę w waszym. I będzie dobrze. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać pełta. To nasza chluba, to nasz głos. Błogosław słodka Pani, błogosław wszelki stan. My chcemy Boga, my poddani,
Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych ujrzeć, bybowi serca słów Bożych prawdą. Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, moje usta dziś wyrzekłeś.